Niedawno Europejska Partia Ludowa wybierała nowego prezydenta oraz przygotowała się do wyborów. Pan był obecny w trakcie tych wyborów. Tak, 6-7 marca ponad 800 delegatów z całej Europy, ze wszystkich krajów, które przynależą do szerokiej chadeckiej formacji Europejska Partia Ludowa, wybierała swojego nowego prezydenta po śmierci Wilfreda Martensa, który zmarł w listopadzie tego roku, ubiegłego roku, oraz przyjmowaliśmy kandydaturę naszego przedstawiciela w ramach EPP na nowego komisarza Unii Europejskiej. To będzie osoba, która ma zastąpić Manuela Barroso. No i właśnie, kto nim został? Były dwie kandydatury. Długoletni premier Luksemburga, pan Juncker, oraz były szef dyplomacji francuskiej, pan Barnier. W wyniku wyborów wygrał dotychczasowy były premier Luksemburga, pan Juncker, i on też będzie naszym kandydatem na szefa Komisji Europejskiej. Natomiast w momencie... Były tutaj spekulacje co do Polaków też, pojawiające się w mediach. Może nie tyle Polaków, bo była propozycja byłego premiera Łotwy, pana Dąbrowskiego, czyli bardzo blisko brzmiące nazwisko, jednak po analizie możliwości szans wyborczych pan Dąbrowski jednak zrezygnował. Mimo wszystko bardzo ciepły, przyjazny człowiek i nastawiony bardzo do nas, bardzo ciepło i przyjaźnie. Natomiast w momencie, kiedy wybieraliśmy prezydenta Europejskiej Partii Ludowej, został nim jednogłośnie pan Doll, który zastępował po śmierci pana Martensa go do właśnie 6 marca. Także oficjalnie został wybrany przez delegatów na nowego prezydenta partii. Czy jakoś wspólnie będziecie szli pod wspólnym hasłem do najzbliżających się wyborów do Parlamentu Europejskiego? Czy będzie to jakaś wspólna inicjatywa, czy każdy niejako w ramach swojego kraju działa samodzielnie? No nie ma przypadków. Jesteśmy dużą chadecką formacją w Europarlamencie. Tworzę kilkanaście partii. Z Polski jest to PSL i Platforma Obywatelska. Dlatego są trzy takie podstawowe założenia. Dom, rodzina, praca. Z czego pan Juncker zdecydowanie nasilenie położył na pracę, mając na uwadze jednak to, że z tego kryzysu, który przetoczył się przez nie tylko przez Unię Europejską, ale przez cały świat, Unia drobnymi krokami wychodzi. Także tutaj najistotniejszą rzeczą jest dobro rodziny, ale w pojęciu finansowym, czyli poprzez pracę dla wszystkich. Także to będzie ten główny nurt prowadzonej kampanii i na pewno nie będzie on się różnił wiele od już takich konkretnych kampanii prowadzonych w konkretnych krajach.